Parę słów teraz o zestawie do Verticala. Jest to wędka typowo wertykalowa, Vertical Specialist Trigger o długości 198 cm i wyrzucie od 20 do 60 gram. Wyrzut tak naprawdę tu nie jest istotny, ponieważ my nie rzucamy, tylko opuszczamy przynętę, natomiast tutaj ten opis bardziej nam mówi, że jest to dosyć sztywna, mocna wędka, bo taka powinna być i nie mamy się co obawiać właśnie zakładać ciężkich główek do opuszczenia, a to jest bardzo istotne. Tu łowimy ciężko. Właściwie 50 to są takie minimum, jeżeli chcemy łowić na głębokiej wodzie. Chodzi o to, żeby przynęta szybko zjechała. I również dlatego jest nam potrzebny multiplikator. Zwykły kołowrotek, dużo trudniej schodzi z niego linka. Oczywiście używamy plecionki, żeby wszystko było sztywne, żeby nasze ruchy nadgarstka przechodziły bezpośrednio do przynęty. Więc wędka mocna, niedługa. Dlaczego niedługa? No dlatego, że będziemy operowali przynętą pod samym przetwornikiem. Więc to jest taka długość optymalna, żeby wszystko było widać. Multiplikator umożliwia nam bardzo szybkie opuszczenie przynęty nad rybę. Tak jak mówiłem, plecionka, no i przypon, bardzo istotna rzecz. Jakbyśmy używali normalnych stalek, zakłócałoby nam to obraz echosondy. W związku z tym używamy tutaj przyponu z fluorokarbonu. Ja nawet nie stosuję, żeby ograniczyć zakłócenia, nie stosuję u góry ani krętlika, ani tulei zaciskowej. Jest to zwykłe opalony, podgrzewam fluorokarbon i robię taki główkę od gwoździka. Dookoła tego obwiązuję plecionkę, bardzo ładnie, mocno się trzyma. Na dole, na tulei zaciskowej, zaciśnięta agrafka. Zakładamy naszą przynętę i ruszamy w bój. Puszczamy, zatrzymuję przed rybą, powyżej ryby. Aj, uciekła. Ale jak? No, nie są chętne. To tak właśnie, jak ktoś twierdzi, że ten vertical to jest wyrok na rybach. Nie, nie. To jest, trzeba najpierw napłynąć rybę, potem ją spróbować sprowokować, no i liczyć na to, że ona zachce. Zaraz ją zgubię, tą rybę. Ładnie przywalił. Szczupaczek. Stąd taka agresja. Proszę, siedzi na dozbrojce. Tak jak mówiłem, jak weźmiemy, ryba atakuje od spodu i dlatego trzeba zrobić tą dozbrojkę. Jakbym miał sam hak, nie byłoby ryby piętej. No nic, wypinamy ją. Im wszystko nam poplącze tutaj, chodź tu. Otwórz. Mały śledzik z werta. Niech leci. Ulubiona akcja szczupaka, zrobić krokodylka, złapać coś w pysk i zacząć się obracać z tym. Okej. Wbijamy. I zestaw gotowy po następną rybę. Jest kilka takich podstawowych zasad przy łowieniu wertykalnym. Pierwsze to, jeżeli już idealnie napłyniemy na rybę, widzimy, że mamy gruby ten sygnał, możemy opuszczać przynętę. Przynętę opuszczamy i zatrzymujemy około metra nad rybą. Jeżeli zjedziemy niżej, poniżej ryby, na pewno ją spłoszymy. Po drugie, zaraz po opuszczeniu nie podbijamy przynęty, patrzymy, jak ryba będzie się zachowywała. W momencie, jeżeli ryba startuje nam ostro w górę, możemy spodziewać się ataku. Ten atak wcale nie będzie mocne uderzenie, ponieważ ona z dołu atakuje przynętę i potrafi podbić ją. Także czasami jest to zluzowanie, czasami pstryknięcie. No oczywiście czasami jest też mocne uderzenie. Natomiast jeżeli widzimy, że ryba startuje do przynęty, nie ruszamy ją, nie podbijamy. Jeżeli podbijemy,
na ogół ryba ucieknie od tej przynęty. W momencie, jeżeli ryba wolno się podnosi, wtedy oczywiście prowokujemy ją, podbijając delikatnymi ruchami. Czasami można podkręcić lekko skowrotka do góry przynętę, czasami ją podbijamy. Sztuczki są różne, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli ryba faktycznie chce zaatakować, no to dosyć ostro idzie do przynęty i ją w nią uderza. Tutaj namierzyłem ryby, ławicę. Zobaczymy, rozejrzę się, okręcę się dookoła, czy coś w okolicach tej ławicy się trzyma. Też bardzo często obławiam konkretne miejscówki, jak znajdę jakieś kanty, pływam, szukam tam ryb, albo tak jak tutaj na rozległych blatach, namierzenie drobnicy. O, widzicie? Tutaj drobniczka jest i tu coś nam zaczyna rysować konkretniejszego, ale jest. Nie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu. O, widzicie? Już znalazłem. Jest. Dwie fajne rybki. Jestem nad nimi. Opuszczam przynętę. Dać. Zatrzymuję nad. No i prowokuję. Patrzymy, jak się ryby zachowują. Jedna, o, jedna podchodzi, widać. Podnosi się. Zrównała się z przynętą. Ale nie chce uderzyć. Podkręcam do góry. Znowu podbijam. Wyraźnie nie jest zainteresowana. No cóż. Cały w tym ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Jak ten nie chce, to możemy albo odpuścić, albo znowu zwinąć przynętę. Spróbować jeszcze raz tą rybę napłynąć. Ona już zniknęła z mojego, odpłynęła. Jak widzicie, pusty ekran. O, tu są, pojawiły się. Z boku. Tak. Tu je mamy. Znowu napływam na ryby. Ok, jestem nad nimi. I próbujemy. Szczęścia jeszcze raz. O, tym razem nawet nie podpływają. No właśnie. Nie są rybki na żerowaniu. A tu jednak coś się zainteresowało. Patrzcie. Jest! No właśnie, tak jak mówiłem, trzeba czasami drugi raz podpłynąć. O, sandaczek. Ten już całkiem ładnie zażarł naszą gumkę. Niech wraca do wody. Niewielki szczupaczek skusił się na werta. Co ciekawe, staw nad ławicą drobnicę, a nie pod. Wypuszczam rybkę. I dalej szukamy rybek przy pomocy retosondy. To wiem, podobno strasznie niesportowe, ale tak robimy. Ładnie walczy.
Chyba szczupaczek będzie. Tak. O, nie chodzi. Jedna z obrotka. Nie, fajny sandacz. Ładny sandacz jest. Mamy ładnego sandaczka. Ładny sandaczek. Z Werta wyjechał.